Panie Burmistrzu, Pani Aneto, tak jak zapowiedzieliśmy, witamy serdecznie naszego gościa, Panią Anetę Pastuszkę. Tak. Pastuszkę. Konieczną. Urodzona w Grosznie Odrzańskim, trzykrotną medalistkę Igrzysk Olimpijskich. Jak już powiedziałem, jeden srebrny, dwa brązowe, ale mało tego, Pani Aneta również zdobyła dwa medale Mistrzostw Świata, złote medale Mistrzostw Świata i niezliczoną ilość medali srebrnych i brązowych. I mam takie pierwsze pytanie do Pani Anety. Skąd się wzięło to zainteresowanie, Pani Aneto? Jak to się stało, że trafiła Pani do kajaków, na wodę? Skąd się wzięła ta pasja, ten początek? To było bardziej tak, że zmieniłam szkołę w Gorzowie Wielkopolskim. Najpierw chodziłam do szkoły podstawowej numer 1, później poszłam do 21. Moją panią od WF-u była kajakarka. No i powiedziała, że jest możliwość zapisania na kajaki, że będziemy wyjeżdżać na obozy, na zawody, że nauczę się pływać w pław, bo każdy kajakarz niestety najpierw musi się nauczyć pływać w pław, żeby później siąść na kajak. Więc dla mnie, że tak powiem, priorytetem było to, moi rodzice nie byli za bogaci, ja większość wakacji zawsze spędzałam u rodziny, więc taką perspektywą wyjechania gdzieś samemu, bez rodziców, bez rodziny, to właśnie było podjęcie, że tak powiem, czegokolwiek na własną rękę. No i było tak, że poszłam na rekrutację w sobotę na basen. Oczywiście stanęłam na palcach, bo nie byłam wybitnie wysoka, więc stanęłam na palcach. Pani Bukowska z trenerką Anią dostrzegły mnie w tłumie dzieci. No i z całej ekipy zostałam tylko ja. Po jakiś już pół roku. No a następnie moja kariera potoczyła się na tyle fajnie, dynamicznie, że z każdym rokiem głód zdobywania to nowych osiągnięć, nowych medalów był na tyle duży, że przez 26 lat ja bardzo kochałam kajaki i gdyby nie, że tak powiem, sytuacja układowa, to podejrzewam, że jeszcze dzisiaj nie byłabym, już byłam kajakarką, ale nadal bym trenowała, ale koleje losu są takie, że czasami trzeba podjąć rękawicę, czasami tą rękawicę oddać. Ja, żeby zachować czyste sumienie i że tak powiem, odrobinę godności do siebie, tą rękawicę oddałam, nastąpiła zmiana pokoleń i mam nadzieję, że teraz kajaki będą reprezentować równie utalentowani zawodnicy, co byli kiedyś. No tak jak wspominałam wcześniej, ja nie jestem jedyną olimpijką, która jest z Krosna, bo jest jeszcze Piotr Basta, jest to wioślarz, bardzo, bardzo wysoki chłopak, bodajże z 2,18 ma nawet, także, ale poznałam go jak jeździł w maluchu. Także wyjmował przednie siedzenie, stwierdzał, że maluch jest najlepszym samochodem dla niego. On lubiał jeździć maluchem, bo maluchem wszędzie zaparkował. Natomiast tak jak mówię, musieliśmy się w Gorzowie Wielkopolskim w klubach przez płot spotkać, żeby się dowiedzieć, że obydwoje pochodzimy z Krosna Odrzańskiego. Nie wiedziałem, przyznam szczerze, nie znałem nazwiska tego wioślarza. Tym bardziej jest miło, że jest więcej olimpijczyków. Ale ja mam pytanie, bo często w sporcie bywa tak, że wszyscy widzimy ten ostateczny wynik, ten ostateczny rezultat, kiedy jest medal, kiedy jest sukces. Zjawiają się wtedy sponsorzy, zjawiają się media. Ja sponsora nie miałam przez całą swoją karierę, także spokojnie. Ale ja zapytam o kuchnię, bo nie wszyscy są świadomi, jaki to jest reżim, jakie to są wyrzeczenia, ile to jest pracy. Proszę powiedzieć, jak taki wyglądał zwykły dzień i też zapytam z ciekawością, jak wygląda na igrzyskach przygotowanie do startu, czy też jest dalej taki mocny trening. Proszę powiedzieć po prostu o tej kuchni, jak to wygląda z punktu widzenia zawodnika przygotowującego się do dużej imprezy, zarówno tutaj w Polsce w ciągu, że tak powiem, dnia zwykłego, jak również już tam na miejscu igrzysk. To jest tak, że w okresie zimowym, czyli powiedzmy październik, kwiecień, są to treningi, których ja najbardziej nie lubiłam, bo są to treningi bardzo długie, czyli robimy dużo kilometrów zarówno na wodzie, jak i na biegach, których do tej pory nie lubię, jak i na siłowni. Są to długie siłownie mozolne, na których staramy się wypracowywać albo moc, albo siłę, albo dynamikę. To już zależy, który zawodnik nad czym musi pracować.
ale to jest tak, że my, zawodnicy już światowej klasy, no trenujemy 12 razy w tygodniu, tak? Czyli jak tak dobrze policzyć, to czwartek i niedzielę po południe mamy wolne, natomiast popołudnie. Natomiast w każdy dzień, że tak powiem, rano wstajemy, na obozie powiedzmy, wstajemy, jemy śniadanie, idziemy na trening, wracamy z treningu, jemy obiad, odpoczywamy, idziemy na drugi trening, wracamy, jemy kolację i czas wolny dla nas. Natomiast jeżeli chodzi o start na Igrzyskach Olimpijskich, no u nas te starty się troszeczkę różnią od takich normalnych startów na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy, choćby ze względu na to, że my na Igrzyskach mamy tylko 3 starty. Mamy konkurencję K1 500, była do tej pory K1 500, K2 500, K4 500, natomiast teraz doszło nam jeszcze K1 200 metrów, a na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy mamy 9 konkurencji. Także to jest zdecydowanie coś innego i u nas zawsze się dziwili, że my kajakarze potrafimy bardzo dużo medali robić przed igrzyskami, natomiast na igrzyska wyjeżdżamy i mamy bardzo mało medali. No w przeciwieństwie do wioślarzy, u których program się nie zmienia, czyli oni mają taki sam program na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy i na Igrzyskach Olimpijskich, u nas ten program się totalnie zmienia. U nas Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy trwają 3 dni, a Igrzyska Olimpijskie nagle trwają 6 dni. Więc proszę sobie wyobrazić, jak mamy zmienione oczekiwania, tak? Że tak powiem, wszystko się kumuluje już tylko na 3-4 konkurencjach, nie na 9, a czas oczekiwania na każdy start z 3 dni wydłuża się aż do 6. Więc to jest coś diametrycznie innego, gdzie u nas każdy kajakarz, że tak powiem, chciałby pójść cios za ciosem, tak? Czyli pach, jeden start, pach, drugi start, pach, trzeci start, koniec, kropka. Jednak to na zawodach, na igrzyskach się tak bardzo mocno wydłuża. No i wtedy się włączają właśnie te kalkulacje, to przeliczenia, te oczekiwania. Presja oczekiwania na następny start też jest zdecydowanie większa, zdecydowanie mocniejsza. Także no, to jest chyba to, co nam kajakarzom osobiście nie służy, bo my wolelibyśmy pójść, zrobić swoje i odpoczywać. Natomiast no niestety na Igrzyskach Olimpijskich, ja się śmieję, że ja na żadnych Igrzyskach Olimpijskich nie byłam nigdzie. Bo ja na Igrzyska przyjeżdżałam, kiedy Igrzyska się zaczynały, ale niestety ze względu na to, że ja przynajmniej osobiście zawsze wychodziłam z założenia, że najpierw obowiązek, później przyjemność, więc do startów olimpijskich nie jeździłam nigdzie na wycieczki, natomiast w momencie, kiedy moje zawody się kończyły, kończyły się Igrzyska i już wycieczek nie było. Więc albo korzystałam i zwiedzałam w tak zwanym roku przedolimpijskim, kiedy jedziemy na rekonesans, na dany tor i wtedy się, że tak powiem, zwiedza wszystko, co może. Albo niestety człowiek się, że tak powiem, obchodził smakiem i tylko słyszał z opowieści ludzi, którzy zdecydowanie wcześniej skończyli i mieli możliwość zwiedzenia. A na igrzyskach jak na igrzyskach. Każdy start wyglądał tak samo, czyli rano wstawaliśmy, gdzieś na około 2 godziny przed startem jedliśmy posiłek, na około 1,5 godziny przed startem szło się na rozgrzewkę, na 20 minut przed startem szło się na start, jechało się, zjeżdżało się, jadło się obiad, miało czas wolny dla siebie. Także tak wygląda. Na igrzyskach jest o tyle fajnie, że starty się odbywają tylko rano, w naszym przypadku, więc nasze starty się odbywały powiedzmy między godziną 10 a 12 i później już był czas wolny. No to mieliśmy możliwość chodzenia i zwiedzania wioski olimpijskiej, mieliśmy możliwość pójść do sklepów, zrobić zakupy dla rodziny, więc wtedy głównie szły karty kredytowe w ruch i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Jest to wydatek raz na 4 lata, jest to wydatek taki, że każdemu z rodziny starałam się zawsze coś przywieźć, zawsze, że tak powiem, dla każdego coś mieć. No moim rekordem to jest rekord chyba z Atlanty, bo tam pierwszy raz startowałam i stamtąd wysłałam aż 100 parę kartek, także powiem szczerze, że ręka pod koniec wypisywania już bolała. Dobrze, jeszcze zapytam o coś takiego, którego też jak gdyby nie ma w mediach, nie ma w telewizji, to co jest niewidoczne. Proszę mi powiedzieć,
może jakieś ciekawe sytuacje, wydarzenia, bądź ciekawi ludzie, no trudno na igrzyskach nie poznać ciekawych ludzi, sami są ciekawi sportowcy, wybitni sportowcy. Kogo tam pani poznała, albo może jakieś ciekawe sytuacje, że tak powiem, a z anegdotą, wesołe historie, chociaż ja wiem, że to głównie koncentrujemy się koncentruje się pani na startach, ale może było coś takiego, co zapadło w pamięci podczas tych, nie tylko igrzysk, myślę, mistrzostw świata również, czyli co z Europy. Ciekawe sytuacje, ciekawe zdarzenia, bądź sportowców takich, których pani miała okazję lepiej poznać. Na moim takim chyba jednym z pierwszych ciekawych doświadczeń to było to, że na moich pierwszych igrzyskach w pokoju mieszkałam z Renatą Maurer-Różańską. Czyli w momencie, kiedy Renata zdobywała pierwszy złoty medal w Atlancie dla ekipy polskiej, ja na nią czekałam w pokoju. I że tak powiem, nasze drogi się pierwszy raz tam zeszły. Sport to jest tak fantastyczna, że tak powiem, możliwość dla wybitnych zawodników, że my olimpijczycy, że tak powiem, tworzymy taką klikę, która zawsze bardzo chętnie ze sobą się spotyka i bardzo chętnie ze sobą rozmawia. Także co roku mamy organizowane w Warszawie pikniki olimpijskie i na tych piknikach olimpijskich medaliści olimpijscy, zarówno ci sprzed 5 i 10 lat, spotykają się z tymi sprzed 20, 30 i 40, jeżeli jest taka możliwość. I zawsze chętnie ze sobą rozmawiamy. To jest taki nieoficjalnie zawsze dzień przed piknikiem olimpijskim, natomiast na pikniku olimpijskim każdy zawodnik, każdy medalista olimpijski jest, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki każdego kibica i każdy kibic może podejść, może porozmawiać, może poprosić o zdjęcie, o autograf. I jeszcze ja osobiście nie spotkałam się z czymś takim, żeby którykolwiek z naszych moich kolegów, koleżanek odmówił. Natomiast no, dzięki sportowi mogłam zwiedzić fantastyczne miejsca, tak? Byłam w Japonii, byłam w Chinach, byłam w Australii, byłam w Stanach Zjednoczonych, byłam w Kanadzie. Także ja uważam, że to jest fantastyczna szansa dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych, tak? Które chcą zwiedzać świat, bo dzięki właśnie sportowi jest taka możliwość. Zawsze na każdym wyjeździe ze swoimi kolegami, koleżankami z zagranicznych ekip zawsze chętnie się wymieniamy swoimi doświadczeniami, tym kto co zrobił, kto co przeżył. Pomimo tego, że na wodzie ze sobą rywalizujemy i widzimy w sobie konkurencję, natomiast ja osobiście nigdy się nie spotkałam z czymś takim, żeby jakikolwiek zawodnik z zagranicy dał mi do zrozumienia, że jestem niemile, że tak powiem, widziana w jego środowisku i dał mi do zrozumienia, że mnie nie lubi. Raczej zawsze byłam przyjmowana bardzo ciepło, bardzo sympatycznie i wbrew pozorom ja właśnie na obozach, na zawodach nauczyłam się najlepiej mówić po angielsku. Ja się śmieję, że ja do szkoły tylko uczęszczałam na język angielski, natomiast uczyłam się języka angielskiego z potrzeby chwil. Bo kiedy wyjechałam do Portugalii i nasz trener akurat wybrał tak niefortunnie czas, że tak powiem, obozu i musiałyśmy zorganizować z moimi koleżankami obiad, śniadanie, obiad Wielkiej Nocy, no to na mnie spoczywało, że tak powiem, cała odpowiedzialność pójść i zorganizować wszystkie produkty. Dziewczyny, że tak powiem, siedziały w kuchni i robiły sałatki, ciasta i tam różne przeróżności. Natomiast ja biegałam między naszym domkiem a kuchnią i tylko dogadywałam się z kucharkami w Portugalii, że potrzebujemy 150 jajek, ileś tam kilo mąki, ileś tam masła, ileś tam przeróżności. Co tylko dziewczyny sobie, że tak powiem, wymyśliły, ja musiałam załatwiać. I właśnie z potrzeby tego, żeby móc się dogadać za granicą z różnymi ludźmi, po prostu musiałam się nauczyć języka i w pewnym okresie ja powiem szczerze, chyba nawet więcej rozumiałam po portugalsku niż po angielsku. Co prawda nie zawsze szło mi mówienie po portugalsku,
ale miałam takie czasy, kiedy przyjeżdżałam do domu i oglądałam te nasze przeróżne telenowele brazylijskie, portugalskie, peruwiańskie i tak dalej. I czasami więcej rozumiałam, co mówili po ichnemu, niż po polsku to, co lektor mówił. Czasami nawet się sprzeczałam, że lektor mówi nie to, co w telewizji teoretycznie było powiedziane, tylko takie przełożone na nasz język polski. I pamiętam śmieszną sytuację, że byłam na jakimś obozie. Byłam już bodajże 2 tygodnie na obozie i nie mieliśmy polskiego programu. I w międzyczasie klikam i trener, który jest obecnie w Portugalii, a wcześniej też był, załatwił, że podłączono nam polski program. Po chwili się zatrzymuje na tym naszym polskim programie, tak oglądam go z ciekawością i mówię do koleżanki: ty, wreszcie rozumiem, co mówią. Ona przychodzi i mówi: ty, to nasz. A ja: aha. No i tak się zaczęłyśmy śmiać, że no czasami jest tak, że człowiek się tak przyzwyczaja do środowiska, w którym przebywa dłuższy czas, a ja do Portugalii na obozy klimatyczne, które odbywały się średnio 4 miesiące w roku, czyli od stycznia do kwietnia potrafiliśmy siedzieć na obozach klimatycznych ze względu na to, że w Polsce klimat wiadomo jaki jest i nie zawsze w okresie zimowym da się trenować na wodzie. A u nas jednak kilometry, żeby być na równym poziomie z rywalami z krajów, gdzie jest ciepło, niestety trzeba robić. Więc siedzieliśmy dosyć dużo na tych obozach. No i czasami człowiek nabierał nawyków i zdarzało mi się, że do domu przyjeżdżałam i jak mówiłam do mamy po angielsku albo do portugalsku, to mama się tak na mnie bardzo ciekawie patrzyła i zastanawiała się, o co mi chodzi. Pamiętam też taką śmieszną sytuację, że jak wróciłam ze Stanów, a byliśmy właśnie na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. No w Atlancie kurczak jest bardzo modny, tak? Tam się kurczak jadło czasami na śniadanie, na obiad i na kolację. I była sytuacja, że po 3 tygodniach z kawałkiem, kiedy wróciłam do domu, kiedy na kurczaka nie mogłam patrzeć, no moja mama wypaliła do mnie: to co, zrobimy kurczaka na obiad? Ja mówię: nie, litości, wszystko tylko nie kurczak. Także no, sport to jest fantastyczna możliwość, tak? Ja dzięki sportowi miałam szansę poznać naszych prezydentów Rzeczypospolitej. Miałam okazję być i odznaczana przez nich, miałam okazję bywać i w Pałacu Prezydenckim i spotykać bardzo ciekawych ludzi. Miałam okazję w 2000 roku, kiedy udało mi się zdobyć pierwszy nasz medal, być na osobistej audiencji u Jana Pawła II. Dostałam z jego rąk różaniec, mogłam z nim chwilkę, że tak powiem, porozmawiać. Także są to okazje czasami tak niesamowite i tak zapadające w pamięć, że no jest to później ciężko, żeby komukolwiek przekazać taką emocję, jaka jest możliwa w danej chwili, kiedy ma się możliwość porozmawiania z tak wybitnymi osobami, z którymi przeciętny obywatel, że tak powiem, może nie mieć szansy, a jeżeli ma tą szansę, to jest to zdecydowanie mniejsza szansa niż my, sportowcy. A ja przekręcę mikrofon na chwilę. Chciałem się zapytać, bo są sporty bardziej urazowe i mniej urazowe. Na ile w kajakarstwie można się nabawić kontuzji? Ale nie mówię z przesilenia takiego, gdzie można zerwać jakieś mięsień, ścięgno. Czy można się nabawić jakiejś kontuzji w ogóle na kajaku? No, jak ktoś przez 26 lat pływa miliony kilometrów, podnosi miliony ton, powiem szczerze, że ja rocznie potrafiłam w dobrych miesiącach potrafiłam 300-400 kilometrów zrobić na wodzie, tak? Razy 12 miesięcy, no może nie 12, policzmy razy 10 miesięcy, bo czasami uciekały pewne dni, więc razy 10 miesięcy, no to jest 4000 kilometrów rocznie, razy 26 lat. No nie ukrywajmy, to nigdy nie pozostaje bez szwanku. Ja się śmieję, że no niestety dawcą serca już bym nie mogła być, bo rzadko który człowiek mógłby, że tak powiem, przyswoić sobie moc serca taką, jaką ja mam. Poza tym, no my kajakarze mamy problem w odcinku lędźwiowym, czyli jest to nasza, że tak powiem, pięta Achillesa. Dosyć często mamy tam właśnie miejsca, które nas najczęściej bolą. No i obręcz barkowa, bo wbrew pozorom dobry kajakarz nie wiosłuje rękoma. Każdy myśli, że my kajakarze wiosłujemy rękoma. Nie, u nas ręce tylko trzymają wiosło. Natomiast dobry kajakarz pływa nogami.
Jakby ktoś miał ochotę, to proszę zajrzeć do profesjonalnego kajaka. Tam jest taki podnóżek i dobry kajakarz, sprinter zwłaszcza, taki, który pływa na 200 metrów, w momencie startu na 40 sekund, powiedzmy nawet na 30 parę sekund, on połowę, 50% tego czasu jest w powietrzu. On nie siedzi na siodełku. To się wydaje niemożliwe, ale jednak jest to udowodnione. Więc dobremu kajakarzowi najpierw siądą nogi, dopiero w momencie, kiedy już nogi nie mogą pracować, dołączają się ręce. Natomiast ręce są to tylko, za przeproszeniem, takie dwie witki, które trzymają wiosło, a kajakarz wiosłuje rękoma i plecami. To jest taka dosyć śmieszna ciekawostka, bo każdy myśli, a no, dlaczego kajakarzy turystycznych najczęściej bolą ręce? No bo każdy siedzi i jest oparty. Żaden kajakarz nigdy oparty nie był. Każdy kajakarz ma plecy, że tak powiem, wolne i plecy wymuszają, nogi wymuszają skręt, a plecy się tylko skręcają. Natomiast większość kajakarzy turystycznych, jak płynie, tak, to siedzi jak w fotelu, no i wiosłuje tymi rękoma. No i właśnie tym się różni wiosłowanie kajakarza turystycznego od wiosłowania kajakarza wyczynowego, że no nas kajakarzy co najwyżej mogą boleć odciski na rękach, natomiast ręce bardzo rzadko. Bo tak jak mówię, my wiosłujemy nogami i plecami. I dlatego u nas rzadko kiedy stają się kontuzje właśnie w tych miejscach, które teoretycznie nie pracują, tak? U nas rzadko kiedy mamy kontuzje, nie wiem, bicepsa, tricepsa czy przedramienia. Raczej częściej właśnie pleców, tak? Zwłaszcza pleców, bo to plecy są tym takim łącznikiem między nogami a rękoma i to wtedy to nas najbardziej boli. Natomiast tak jak mówię, no, każdy sport ma swoje plusy i swoje minusy. I jeżeli wykonuje się ćwiczenia poprawnie, jeżeli się dobrze rozgrzewa, jeżeli robi się wszystko z umiarem, jeżeli się nie ryzykuje, to wtedy nie ma kontuzji. Kontuzja pojawia się wtedy, kiedy albo, że tak powiem kolokwialistycznie, przegniemy pałę, tak, i zrobimy coś, że tak powiem, pomimo tego, że gdzieś tam w głowie brzęczy, nie rób tego, a my to zrobimy, to wtedy te kontuzje się zdarzają. Natomiast ja osobiście, przeważnie jeżeli miałam jakąś kontuzję, to albo właśnie z przeciążenia, wtedy kiedy już organizm nie mógł czegoś, a coś trzeba było zrobić, albo wtedy, kiedy coś się robiło pomimo właśnie tego zdrowego rozsądku i jakoś to będzie, no nie zawsze to jakoś to będzie, jest okej, i czasami później się cierpiało. Zamiast człowiek cieszyć, że tak powiem, wynikiem, no to człowiek czasami siedział i płakał, bo sobie zaszkodził i wtedy dopiero dochodziło się do wniosku, że mogłem tego nie robić i teraz byłoby całkiem inaczej. Niemniej ja też czasami sobie ryzykowałam, bo pamiętam w 2011 roku w kwietniu doznałam wstrząśnienia mózgu. Na treningu upadłam, wylądowałam w szpitalu. No i ze szpitala wyszłam w poniedziałek, a w piątek startowałam na zawodach. Także czasami robiło się coś, że tak powiem, ekstremalnego. Ale no, tego akurat w danym momencie ode mnie wymagała sytuacja. Miałam świadomość tego, że jeżeli na tych zawodach nie wystartuję, no to w naszym przypadku nie ma tak, czy człowiek zdobywa medale, czy nie ma pieniądze. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o kajakarzy, musimy mieć medale, żeby mieć pieniądze. Także u nas tylko, że tak powiem, medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy na dystansie olimpijskim dawały możliwość stypendium, więc, że tak powiem, albo był wóz, albo przewóz, tak? Albo zdobywało się medal i miało się pieniądze, albo nie zdobywało się medalu i człowiek rok czasu zastanawiał się, co tu ze sobą zrobić. Teraz takie szybkie pytanie. Ma Pani swój własny kajak? Oczywiście. Okej, czyli ma Pani swój własny kajak, a jakieś takie największe marzenie sportowe, którego nie udało się zrealizować, jest? No, na pewno zdobyć medal na czwórce, tak? Udało mi się zdobyć medal na dwójce. Na czwórce dwa razy, że tak powiem, otarłam się o niego o tysięczne sekundy. To jest takie moje niespełnione marzenie. Miałam nadzieję, że uda mi się wyjechać do Rio na moje szóste igrzyska olimpijskie. No niestety przeszłam na emeryturę,
olimpijską, ale trzymam kciuki za kolegów i koleżanki, że wreszcie oni przełamią tą taką złą pasę i wreszcie na czwórce uda się zdobyć ten medal. Świetnie, a proszę mi powiedzieć, gdyby Pani miała jeszcze raz zacząć uprawiać kajakarstwo, jak Pani myśli, jaki wiek jest najbardziej odpowiedni do tego, by zacząć ten sport uprawiać, by osiągać takie wyniki jak Pani? Teraz już oddam mikrofon. To jest trudno określić, wyznaczyć, że tak powiem, taki bezpieczny czas. Na pewno szkoła podstawowa, trzecia klasa, to jest bardziej zabawa, tak? To jest 2-3 razy w tygodniu przyjść, pobawić się sportem. Pochodzić trochę na salę, pochodzić na biegi, zapoznać się z techniką wiosłowania. Natomiast takie wyczynowe, typowe wyczynowe pływanie to jest wiek około 13-14 lat. I wtedy to pływanie już zaczyna być rywalizacją.